Cześć i dzień dobry, witam Cię serdecznie w 15. odcinku podcastu Ojcowska Strona Mocy. Ja nazywam się Jarek Kania i już za chwilę opowiem Ci, dlaczego warto zapisać się do Rady Rodziców w szkole Twoich dzieci. Właśnie zaczynamy ostatni tydzień wakacji. Czas leci bardzo, bardzo szybko. Jeszcze nie tak dawno nasze dzieci odbierały świadectwa na ukończenie roku szkolnego, a już za chwilę będą odgrzybywać swoje plecaki i ruszać na pierwsze lekcje we wrześniu. I właśnie we wrześniu, też my, rodzice, wybierzemy się na zebrania klasowe, zebrania z nauczycielami, podczas których na pewno pojawi się kilka tematów, takich jak trójka klasowa, rada rodziców i składki na radę rodziców. I o tych trzech rzeczach właśnie dzisiaj porozmawiamy. Bo czym tak w ogóle jest rada rodziców? Wbrew panującej w wielu miejscach opinii, nie jest to grupka rodziców, którzy spotykają się co jakiś czas, żeby pogadać o szkole, o dzieciach, pokupować prezenty na Mikołajki czy tam dzień dziecka i, no i żeby to zrobić, muszą zebrać kasę od innych rodziców. Rada Rodziców Szkoły jest organem, jest organem szkoły zapisanym w ustawie Prawo Oświatowe. I ta. Rada reprezentuje ogół rodziców szkoły, czyli Rada Rodziców jest reprezentantem wszystkich rodziców ze szkoły, a innymi organami szkoły są dyrektor, Rada Pedagogiczna i Samorząd Uczniowski. Także Rada Rodziców nie jest wymysłem rodziców samych z siebie, tylko jest, jest zapisana w ustawie o prawie oświatowym, czyli ma swoje pewne funkcje do spełnienia. I właśnie ta ustawa nadaje Radom Rodziców konkretne kompetencje. I do najważniejszych z nich należą. Po pierwsze, Rada Rodziców uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną program wychowawczo-profilaktyczny szkoły. Jest to pierwsze i tak naprawdę główne pole współpracy rodziców i nauczycieli. Ten program wychowawczo-profilaktyczny to dokument, który określa, na jakie aspekty wychowawcze będziemy kłaść nacisk w szkole i jakie działania profilaktyczne będą podejmowane w środowisku szkolnym wobec dzieci. W tym miejscu rodzice Rodzice współpracując z nauczycielami mogą wyraźnie powiedzieć, na czym zależy, przekazywania jakich wartości zależy nam od szkoły i jakich postaw oczekujemy od nauczycieli. I wspólnie z nauczycielami możemy określić sylwetkę absolwenta, czyli cel, do którego dążymy wspólnie wychowując dzieci. My w domu, a nauczyciele w szkole przez, no przez te kilka lat. Kolejną rzeczą, to jest to, że Rada Rodziców bierze udział w komisji konkursowej wybierającej kandydata na stanowisko dyrektora szkoły. I to jest bardzo realny wpływ na życie szkoły, ponieważ wy, wybieramy tę osobę, która tą szkołą przez najbliższe lata będzie zarządzać. I w tym roku miałem przyjemność uczestniczyć w takiej komisji. Tutaj w Gdyni brałem razem z 11 innymi osobami udział. Były to trzy osoby z Urzędu Miasta, z Wydziału Edukacji, w tym wiceprezydent do spraw edukacji, trzy osoby z Centrum Edukacji Artystycznej, dwie osoby z Wydziału, dwie osoby ze Związków Zawodowych, dwie osoby z Rady Pedagogicznej i dwie osoby od nas z Rady Rodziców, ponieważ były to wybory na dyrektora naszej Szkoły Muzycznej Gdyńskiej. Kolejna rzecz to Rada Rodziców wyraża zgodę na działalność w szkole stowarzyszeń oraz innych organizacji. Zgoda dyrektora na działanie jakichkolwiek organizacji na terenie szkoły jest poprzedzona opinią Rady Rodziców i Rady Szkoły, jeśli taka rada w szkole istnieje. Kolejna rzecz. Rada Rodziców gromadzi fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. I te składki są przeznaczone na działalność statutową, czyli popularne składki na Rady Rodziców. I o tym, tym gorącym temacie, jeszcze będzie za chwilę. Rada Rodziców opiniuje projekt planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły. I tu My, rodzice, możemy wyraźnie zobaczyć, jaki procent udziału we wpływach szkoły oraz w jej wydatkach mają nasze składki. Możemy zobaczyć, jak szkoła funkcjonuje, czy wszystko tu gra, czy wszystko jest w porządku, czy może pewne rzeczy trzeba by nieco poprawić. Rada Rodziców występuje do dyrektora oraz innych organów szkoły i organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły. Jeśli coś nam się nie podoba, nie jesteśmy czegoś pewni, czy coś jest zgodne z przepisami, z prawem, to możemy zapytać. Nawet jeśli dojdzie do konfliktu z dyrektorem, wówczas zasięgamy opinii w Wydziale Edukacji i prosimy o, o rozwiązanie sytuacji. I w innych aktach prawnych, jakimi są ustawa o karcie nauczyciela i rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybów dokonywania oceny pracy nauczyciela, Rada Rodziców została przydzielona do udzielenia oceny pracy nauczyciela, opiniowania dorobku nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy, a także Rada Rodziców bierze udział w ocenie pracy dyrektora szkoły, więc to są właśnie te trzy momenty, w których możemy my jako rodzice wydać swoją opinię. Możemy powiedzieć, że nauczyciel jest świetny, jeśli rzeczywiście świetnie spełnia swoje obowiązki, albo powiedzieć, że no są miejsca, w których musi się poprawić. I to jest to, co udało mi się znaleźć w przepisach prawa dotyczących działania Rady Rodziców. Zobaczmy więc, jak wygląda codzienna rzeczywistość szkolna? Warto tutaj jeszcze podkreślić jedną ważną rzecz. Powyższe przepisy, które wymieniłem, dotyczą szkół publicznych. W szkole prywatnej, czy też niepublicznej, nie ma obowiązku istnienia rady rodziców. Zależy to w dużej mierze od samej organizacji szkoły, czy też decyzji dyrekcji bądź jej właściciela, więc jeżeli jesteś Rodzicem dziecka, które chodzi do szkoły prywatnej i w tej szkole nie ma rady rodziców, to okazuje się, że nie musi być. Natomiast myślę, że warto porozmawiać z dyrekcją, żeby taką radę, radę wprowadzić. Natomiast, tak jak mówię, nie ma tego obowiązku. Jak więc działają rady rodziców w szkołach i przedszkolach? No, działają bardzo różnie. Miałem przyjemność działania w trzech radach rodziców, a w dwóch jestem do tej pory. Jedna przedszkolna i dwie szkolne. I każda z nich była inna. Podejrzewam, że, że można to stwierdzenie rozciągnąć chyba na wszystkie szkoły, bo, no bo w każdej są inni rodzice, jest inna dyrekcja i są inne wypracowane przez lata tradycje i zwyczaje. I te pięć lat działalności mojej dotychczasowej, przez ten okres zauważyłem, że na funkcjonowanie rad rodziców największy i kluczowy wpływ mają trzy czynniki: po pierwsze, osoba dyrektora szkoły. Po drugie, Zróżnicowanie składu Rady Rodziców i trzecie komunikacja na linii Rada Rodzice i Rada Nauczyciele. Dlaczego to właśnie osoby dyrektora postawiłem i wymieniłem na pierwszym miejscu? Bo nastawienie dyrektora bądź też dyrektorki do rodziców, ta chęć współpracy i atmosfera, jaką buduje ta osoba w szkole, jest kluczowa, naprawdę kluczowa do realizacji jakichkolwiek zadań, które sobie postawimy, i te, które stawia przed nami ustawa, i te, których sobie wymyślimy sami, które chcemy zrobić dla szkoły. Nie życzę nikomu, naprawdę, konfliktu, ostrego konfliktu z dyrekcją, a w takim niestety uczestniczyłem. Rozpoczął się on jeszcze przed moim dołączeniem do rady i pomimo prób jego gaszenia, prób dyskusji, rozmów, yy, także z udziałem Wydziału Edukacji, niestety aż do końca kadencji. Dyrektor niechętnie była do nas nastawiona i to nastawienie no, dominowało w oficjalnych, a także nieoficjalnych relacjach. I tutaj, jak sobie radzić w przypadku takiego konfliktu? Ciężko powiedzieć, naprawdę. Każda sytuacja jest inna, geneza konfliktu też jest inna i, i zawsze trzeba chyba wrzucić do źródeł. To jest to, co próbowałem robić ja. Natomiast należy zachować maksymalny spokój. Wyważenie i, i spróbować ugasić ten konflikt wewnątrz szkolnych ścianach, gdy to nie pomoże, no, prosić o pomoc organ nadzorujący szkołę. I, ale najważniejsza rzecz, którą musimy powiedzieć sobie i podkreślić także w kontaktach z dyrekcją, czy też z nauczycielami, jeśli z nimi jesteśmy również w jakichś niezbyt dobrych relacjach, to to, że i nauczyciele, i my, rodzice, jesteśmy w tej szkole dla dobra dzieci. I to jest najważniejsza rzecz. Dobro dzieci, jako dorośli ludzie musimy odstawić osobiste animozje, osobiste opinie na bok i skupić się na tym, by stworzyć jak najlepsze warunki nauki dla naszych dzieci, bo na tym nam wszystkim tak naprawdę zależy. To nas łączy. Odrzućmy to, co nas dzieli, skupmy się na tym, co nas tutaj na te kilka lat połączyło. Z drugiej strony, i tu już yy, mówię naprawdę, naprawdę optymistycznie, kiedy osoba dyrektora jest otwarta na współpracę z radą rodziców, no to wówczas naprawdę o wiele łatwiej przychodzi realizacja pomysłów i te pomysły się same generują. Wtedy rodzice naprawdę chcą robić pewne rzeczy dla szkoły, przychodzą z pomysłami, a dyrektor, jeśli jest przychylnie nastawiony, no to dużo, dużo można zrealizować. I wspólne budowanie szkoły jest naprawdę przyjemnością. Drugim czynnikiem, o którym powiedziałem przed chwilą, jest zróżnicowanie składy radu rodziców. I no myślę, że nie będzie to zaskoczenie, jeśli powiem, że, że zdecydowaną większość członków Rady Rodziców stanowią kobiety. Ogólnie mamy o wiele bardziej sfeminizowane życie szkolne dzieci, bo to matki głównie przyjeżdżą na wycieczki. Na przykład na wycieczce szkolnej, którą opisywałem w czerwcu na moim blogu, na sześcioro opiekunów, ponieważ były to dwie klasy połączone, ja byłem jedynym mężczyzną. I to mamy, przeważnie są bardziej aktywne na zebraniach, udzielają się w szkole społecznie, i tak samo one angażują się w działalność rad rodziców. Dlatego mm, dlatego tak ważne jest, żeby do rad rodziców i do klasowych wprowadzać męski czynnik. My, mężczyźni i kobiety, matki i ojcowie, no inaczej postrzegamy świat, mamy inną wrażliwość, mamy inne, inne problemy, inaczej też patrzymy na problemy, inaczej próbujemy rozwiązać. Mamy inne doświadczenie, i na Rada Rodziców to jest zespół. To jest zespół ludzi. Zespół, który tak naprawdę dobiera się nie na podstawie naszych upodobań, ale dlatego, że dzieci zostały zgromadzone w jednej klasie. I, i łączy nas ten wspólny cel, o którym już wcześniej mówiłem, czyli dobro dzieci. Dlatego zróżnicowanie charakterów i doświadczeń. Ubogaca taki zespół i pozwala mu lepiej działać, pozwala mu no, wygenerować lepsze pomysły i także działać skuteczniej. I pomaga to w komunikacji i lepszej realizacji celów. Dlatego naprawdę zachęcam bardzo, bardzo mocno tato, jeśli słuchasz mnie, tato, to jeśli chcesz mieć wpływ na edukację swoich dzieci i na szkołę, do której chodzą, dołącz na najbliższym zebraniu do Szkolnej Rady Rodziców. Ostatnią z rzeczy, którą wymieniłem, która jest kluczowa dla działania Rady Rodziców, jest komunikacja. I po pierwsze komunikacja z rodzicami. Wielu rodziców nie wie, czym zajmuje się Rada Rodziców, kiedy odbywają się walne zebrania rodziców i wybory, na co idą składki. Dlatego trzeba informować rodziców wszystkich ze szkoły i mówić na tyle sposobów, na ile się da. Na tablicy ogłoszeń szkoły, na zebraniu rodziców, w tym w każdej klasy. Mailowo, jeśli udało się zebrać maile do rodziców. Swoją drogą bardzo polecam, i to już, żeby w pierwszej klasie zbierać maile i telefony do rodziców w klasie, bo to naprawdę bardzo mocno usprawnia komunikację. I to nawet jeżeli nie działasz w trójce klasowej, to żeby się zebrać do integracji, żeby spotkań, potrzeby kontaktu z innym rodzicem, taka lista naprawdę jest niezbędna i kiedy. No, zaczynaliśmy naszą przygodę edukacyjną. Na szczęście była jedna mama, której bardzo tutaj dziękuję, jeśli mi słucha, która właśnie taką listę robi regularnie, co roku. Jeśli w ramach Rady Rodziców kupujecie jakieś rzeczy do szkoły, to oznaczcie to naklejką albo tabliczką, że zostało to zakupione ze środków Rady Rodziców, bo wtedy rodzice widzą, że to, co wpłacają, te pieniądze, one wracają i to wracają bezpośrednio do uczniów albo no, do rodziców także. Jeśli Rada Rodziców funduje nagrody, na przykład na koniec roku szkolnego, no to warto poprosić prowadzącego uroczystość, żeby powiedział, że nagrody zostały współfinansowane albo ufundowane przez Radę Rodziców. I nie chodzi tu o chwalenie się, czy stawianie się w pierwszym rzędzie, nie, ale pokazanie tym obecnym rodzicom na sali, że to, co wpłacamy, to, co rodzice wpłacają, wraca wraca do dzieci bo te pieniądze wszystkie są właśnie dla nich nie są przejadane na spotkaniach na pączki i na kawę nie te pieniądze wracają do dzieci w różnej formie jeśli macie dostęp do rodzicielskich maili to raz na semestr częściej nie ma sensu spamować wyślijcie maila z informacją o wydatkach z rady rodziców i podziękowaniach za składki tylko uwaga wysyłając zbiorowego maila użyjcie wersji ukryta kopia żeby nie udostępniać wszystkich maili, bo to bardzo jest denerwujące. Z drugiej strony ważna jest też komunikacja na linii Rada Rodziców i kadra nauczycielska. Warto pytać nauczycieli o ich potrzeby, bo być może brakuje im sprzętu w klasach, bo być może chcieliby wybrać się gdzieś, gdzie no, trzeba zakupić bilety wejścia, a nie ma na to pieniędzy, a Rada Rodziców może, może takie coś pokryć. Rada rodziców może sfinansować pewien sprzęt albo ogarnąć pomoc rodziców jakichś innych w, w takim aspekcie. Część nauczycieli no podchodzi do rodziców z rezerwą. Nie wiem dokładnie, dlaczego tak jest, ale no, mogę tylko podejrzewać, że niektórzy mieli przykre doświadczenia z rodzicami w przeszłości, no i nie chcą już tego powtarzać, więc trzymają bezpieczny dystans. Część tak naprawdę być może nie wie, czego chcą ci rodzice, którzy tak się aktywnie angażują w szkole. Że no, mogą się obawiać, że wścibiamy nos w nie swoje sprawy, węszymy w szkole, do czego by się przyczepić może. Ale na szczęście znam nauczycieli, którzy, którzy mają kompletnie odwrotne podejście i są świetnymi partnerami dla rady rodziców i z przyjemnością współpracują przy realizacji różnych pomysłów, podsuwając swoje, zapalając się do naszych i no i także przez, swoją, przez swoje działanie, ocieplają nasz wizerunek wśród swoich koleżanek i kolegów nauczycieli, także. Dziękuję tym nauczycielom, którzy, którzy chętnie współpracują z rodzicami. Dlatego naprawdę ważne jest, tutaj mówię do rodziców, żeby w zwykłej rozmowie komunikować pedagogom, że jako Rada Rodziców chcemy pomagać, chcemy wspierać ich działania. Nie chcemy przejmować ich kompetencji, bo, no bo to nauczyciele mają wykształcenie pedagogiczne. My no w większości mamy zupełnie inne. Inne wykształcenie, inne doświadczenie zawodowe. Ale razem chcemy działać. Po to, co to już mówiłem na początku, to co jest najważniejsze, dla dobra dzieci, dla dobra szkoły po to, żeby dzieci i nauczyciele, i my rodzice też, żebyśmy do tej szkoły przychodzili z uśmiechem. Fajnie. Jeśli uda się w porozumieniu z dyrekcją, oczywiście wejść na przykład na radę pedagogiczną i w krótkim, trzyminutowym przemówieniu powiedzieć właśnie nauczycielom, po co tu jesteśmy, co chcemy, i że jeśli mają coś, jakiś pomysł, to mogą się do nas zwrócić. I, i żeby nauczycieli przekonywać do rodzicielskich działań, bo wtedy atmosfera w szkole no, jest o wiele o wiele lepsza. Dlatego nauczyciele, to już taki mój osobisty, yy, osobisty, osobiste wyznanie, naprawdę szanujemy waszą ciężką pracę jako rodzice. I jesteśmy w szkole po to, by razem tworzyć lepszą jakość i po prostu pomagajmy sobie nawzajem. Nadszedł więc czas, żeby powiedzieć coś o najgorętszej kwestii, czyli o składkach. I od razu, od razu podkreślam, że składki na Radę Rodziców są dobrowolne. I to wyraźnie o tym mówi sama ustawa w artykule 54 punkt 8, że Rady Rodziców mogą gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Wysokość miesięcznej składki, czy też propozycje zniżki, na przykład na kolejne dzieci, są uchwalane według statutu Rady Rodziców przeważnie we wrześniu, na początku roku szkolnego, i wtedy na walnym zebraniu rodziców wybierany jest także skład nowej Rady Rodziców, ponieważ często no, rodzice klas, które skończyły, trzeba uzupełnić skład Rady. Nie można nikogo zmusić do płacenia składek, ani w żaden sposób go zastraszać. I dlatego właśnie w interesie Rady Rodziców jest takie ustalenie wysokości składek, taka komunikacja z rodzicami i, i takie współżycie z dyrekcją, żeby zachęcić jak najwięcej rodziców do wpłacania comiesięcznych składek. Najlepiej od razu we wrześniu z góry na cały rok. Zdarza się, że ktoś powie na przykład, że nie stać go na ustaloną kwotę i że może na przykład dać. 5, 10 złotych na miesiąc. Z radością podziękujcie wtedy za to, że, że taka osoba, pomimo jakichś tam problemów, które posiada, chce, chce płacić. Zdarzały się też rodzice, którzy powiedzą, no nie mam, nic nie dam. Ale jeśli będzie jakaś akcja, to, to możecie liczyć na moją pomoc i moją obecność fizyczną. I to jest także świetna sprawa, naprawdę, za którą warto od razu podziękować, wziąć numer telefonu i kiedy będzie jakaś akcja typu integracja, festyn, bądź jakaś pomoc potrzebna, Skontaktować się i, no i z tej pomocy skorzystać, bo no bardzo często jest tak, że to członkowie rady muszą wykonywać bardzo wiele, wiele prac podczas szkolnych imprez. Ale nie ma co ukrywać: z większością rodziców nie ma żadnego kontaktu. I niezależnie od tego, czy, czy płacą składki, czy nie, to, to w większości przypadków się ich po prostu nie zobaczy. W szkole muzycznej, do której mm, uczęszcza około 400 uczniów, na walne spotkanie rodziców we wrześniu przychodzi około 40 osób. I w takiej rzeczywistości no, przychodzi działać tym, którzy chcą coś robić. Czasami po prostu no, nie ma z kim rozmawiać. I co do finansów, hmm, ważną kwestią jest, jest też sposób zbierania pieniędzy. W chwili obecnej najlepszą metodą w XXI wieku są przelewy. Coraz mniej składek przychodzi w sposób taki tradycyjny, że ktoś przychodzi z gotówką, ale uwaga, jeżeli wasza rada rodziców nie ma jeszcze konta, no to być może będzie go coraz trudno, teraz trudno założyć, bo ze względu na skomplikowaną sytuację prawno skarbową rad rodziców, której nie przewidział ustawodawca, niestety banki odmawiają zakładania kontradom rodziców. Nie będę tu rozwijać tematu, dlaczego, ponieważ jest on dość skomplikowany, natomiast od, na odeślę do artykułu w notatkach na ojcowska strona mocy kośnik 015, znajdzie się link do fundacji Rodzice Szkole i tam jest opisana właśnie kwestia kont bankowych Rad Rodziców. Ok, to czym tak naprawdę zajmuje się Rada Rodziców, kiedy nie rozmawia z nauczycielami i nie zajmuje się zbieraniem składek? Zajmuje się po prostu ich wydawaniem. Na początku podcastu wymieniłem kompetencje Rady Rodziców wynikające z ustawy i tak, Plan wychowawczy robi się raz na rok. Potem, potem tak naprawdę we wrześniu aktualizuje się poprzedni, w zależności od no, bieżących potrzeb bądź zmian. Podobnie z planem finansowym. Oceny nauczycieli dyrekcji dokonuje się według potrzeb raz, dwa razy do roku. Wybory dyrektora są raz na pięć lat, i tym, co stanowi codzienność rady rodziców, to wspieranie działalności szkoły poprzez dofinansowanie aktywności, które odbywają się w szkole oraz poprzez zakupy. I tutaj tak naprawdę, no, nie ma, nie ma chyba prawie żadnych ograniczeń, bo mogą to być zakup sprzętu dydaktycznego, dofinansowanie wyjazdów na zawody, na konkursy, olimpiady, organizacja festynów, integracji szkolnych, zakup prezentów, wody, papieru do ksero, nagród dla uczniów na uroczystości w ciągu roku, dofinansowanie bibliotek, pracowni, doraźna pomoc w potrzebach szkoły, wspieranie najbardziej potrzebujących. Po prostu wszystko. Codzienna działalność na rzecz uczniów i całej społeczności szkolnej. I teraz pytanie: czy to zajmuje dużo czasu? Jak myślisz, czy taka praca w Radzie Rodziców jest bardzo czasochłonna? Zależy to w dużej mierze od tego, jak się taka rada zorganizuje. I czy spotykając się, no, gadamy o konkretach, czy po prostu mówimy o niebieskich migdałach, o tym, co słuchać w dzieci i dlaczego pani Krysia z trzeciej b na przykład, czy z 5F? Jest taka, a nie inna. Bardzo dużo pomaga kontakt mailowy. O ile oczywiście członkowie na bieżąco z niego korzystają. I w ten sposób tak naprawdę mailowo można też robić głosowania, co mega przyspiesza pracę, ponieważ nie trzeba się spotykać w szkole, podpisywać, tylko po prostu mailowo zakładamy maila na Radę Rodziców i tam jest dowód na to, że głosowanie się odbyło. Później oczywiście takie głosowanie wpisuje się do protokołu, żeby w kwitach wszystko się Zgadzało. A jak wstąpić do Rady Rodziców? We wrześniu na pewno odbędzie się zebranie rodziców. Tam będzie pytanie nauczyciela, kto z Państwa chciałby wstąpić do trójki klasowej. I to jest ten pierwszy moment. W pierwszej klasie często, gdy pada to pytanie, no to tak jak w szeregu, nastaje taka niezręczna cisza. Wtedy zgłoś się. To nie boli, naprawdę nie boli. Robiłem to już. Jeśli będzie sytuacja odwrotna, czyli na przykład zgłosi się u Was piątka, no to nic też nie stoi na przeszkodzie, by działać w piątkę. Trójka to jest taka umowna wartość. W szkole powinny się odbywać także zebrania szkolnej Rady Rodziców, gdzie no, zapraszani są członkowie każdej klasy, każdego oddziału i kiedy są podejmowane głosowania tej szkolnej Rady Rodziców, no to każda z klas ma jeden głos, niezależnie czy będziesz jedynym reprezentantem na zebraniu trójka czy piątka. To każda klasa ma wtedy jeden głos. I uczestnicząc w spotkaniach, rozmawiając z tymi, którzy już są w szkole, no, szybciej poznasz, tak naprawdę, nawet będąc w pierwszej klasie, jak funkcjonuje szkoła. Poznasz niuanse niewidoczne gołym okiem, takie zasady funkcjonowania codziennego, a i w razie potrzeby, tak naprawdę, będzie ci też łatwiej uzyskać kontakt z dyrekcją czy nauczycielami, ponieważ no, przez samo to, że się pokazujesz, i działasz, jesteś wystawiony bardziej na to, że cię widać, ale nie tylko ty jesteś na widoku. Jeśli aktywnie udzielasz się w szkole, no to twoje dzieci też przez to, że są twoimi dziećmi, będą dostrzeżone, że są dziećmi tego pana, tej pani z Rady Rodziców. Znasz dyrekcję, znasz sekretariat i samo to, no, samo to że współpracuje ci bezpośrednio, pomaga to w codziennych relacjach, i jeśli relacje z kadru i dyrekcją są dobre, no to łatwiej niż innym rodzicom będzie ci porozmawiać, na przykład o kwestiach dotyczących szkoły czy też Twojego dziecka. Ale, ale jeżeli Twoją motywacją do działania w Radzie jest ugranie czegoś dla dziecka, polepszenie jego sytuacji, no to, to z moich obserwacji wynika, że, że taka działalność ani nie pomaga, ani nie szkodzi. Na szczęście. Ponieważ kiedy jest konflikt, no to tak naprawdę mogłoby to zaszkodzić mojemu dziecku. A jeżeli wszystko gra, no to z jakiej okazji to, że ja coś robię, miałoby to wpływać lepiej dla dziecka? W końcu to dziecko jest w szkole, a nie ja. W normalnym zdrowym środowisku dzieci są traktowane niezależnie od rodziców i mam nadzieję, że tak jest też w innych miejscach, a nie tylko w szkołach, do których uczęszczają moje dzieci. Ale czy żeby robić coś dla szkoły, to trzeba tak naprawdę należeć do rady rodziców? No Jak się pewnie domyślasz, nie, nie trzeba. Wiele osób niechętny ma stosunek do szkolnych struktur takich sformalizowanych. Ja to jak najbardziej rozumiem, bo sam. Sam byłem dość sceptycznie do tego nastawiony, ale działalność w radzie rodziców daje ci łatwiejszy wgląd w sytuację szkoły, obraz jej potrzeb. Ale jeżeli nie chcesz należeć do tych struktur, czy to z powodów niechęci do formalizacji, czy też po prostu z braku czasu i innych zajęć, to jeżeli chcesz pomimo tego pomagać, no to, to po prostu powiedz o tym. Powiedz o tym osobom, które są w Radzie Rodziców, że swoim działaniem, swoją obecnością, będziesz chciał pomóc, jeśli będzie taka potrzeba, a na pewno, na pewno twoja osoba zostanie przyjęta z otwartymi ramionami. Osobiście znam, znam osoby, które ze względu na swoje umiejętności, uprawnienia państwowe, jakie zawodowe, które posiadają, pomagają w szkole swoimi radami, swoim działaniem, czasem swoją obecnością. Osoby te ze względu na mnogość zajęć, które, które, którymi się zajmują, no nie mają czasu na to, żeby zajmować się wszystkim. Ale skupiają się na tych działaniach, które w szkole dotykają specjalizacji ich profesji. Jeśli jesteś jedną z takich osób, to naprawdę powiedz członkom rady albo dyrekcji, że jesteś gotowy do pomocy w tej jednej konkretnej dziedzinie. I naprawdę, to naprawdę będzie bardzo, bardzo docenione i, i przysłużysz się dzieciom i szkole. I to chyba byłoby na tyle. Na tyle, jeśli chodzi o Rady Rodziców. W notatkach zamieszczam linki do stron stowarzyszeń o Radach Rodziców, które udało mi się znaleźć. Znajdziesz tam różne artykuły o m.in. kontach bankowych, o których wspominałem, wzory statutów oraz inne tematy związane z działalnością rodziców na rzecz szkoły. Osobiście, naprawdę zachęcam Cię, jeśli jesteś rodzicem, który, który chce mieć wpływ na edukację swoich dzieci, na kształt szkoły, do której one uczęszczają. Zachęcam Cię, byś zaangażował się w działalność rady rodziców. Czasem rzeczywiście spotkania zajmują dwie godziny, ale takie odbywają się, no nie wiem, raz na dwa miesiące. Większość spraw załatwiamy na bieżąco mailem, więc nie jest to specjalnie odczuwalna działalność, a osoby, którym się chce, naprawdę są zawsze zawsze mile widziane na pokładzie. I jako, że za tydzień, początek roku szkolnego, no to życzę Ci, by udało się wam wykorzystać końcówkę wakacji. Te ostatnie kilka dni by spędzić wspaniały, niezapomniany czas i by wejście w nowy rok szkolny nie było tak ciężkie, niezależnie od tego, czy jesteś rodzicem, czy nauczycielem. W jednym z ostatnich artykułów na blogu napisałem też pięć sposobów o tym, jak budować rodzinne tradycje na koniec wakacji. Zachęcam Cię też do tego, by może wykorzystać jeden z tych pomysłów. Link też do tego artykułu znajdzie się w notatkach. A jeśli uważasz ten podcast za wartościowy, no to będę Ci wdzięczny za wystawienie opinii w iTunes. Pomoże to ojcowskiej stronie mocy dotrzeć do jeszcze większego grona odbiorców. A jeśli masz jakieś doświadczenia związane z radą rodziców, to podziel się w komentarzach do tego artykułu bądź też na stronie facebookowej. Bądź napisz do mnie maila. Będę, będę Ci wdzięczny za komunikat zwrotny. A teraz pozdrawiam Cię już serdecznie i życzę Ci, byś każdego dnia stawał się lepszym rodzicem lepszym człowiekiem i byś zawsze wywołał uśmiech na twarzach swoich dzieci.